Cześć! Dzisiaj detailingowy dziadzia specjalnie dla Ciebie zrobi porównanie. Krwawa felga od Tenzi o zapachu wiśni, nowość z ich strony. Co do samego zapachu. Jest ta wiśnia, że naprawdę czuć konkretnie nutę wiśni, ale też pojawia się jajco. Test odbędzie się, porównanie odbędzie się na feldze, która jeździła cały sezon letni. Specjalnie nie była ruszana strona wewnętrzna, żeby właśnie porównać sobie takie produkty jak ten od Tenzi. Porównam, bo powiem tak, o inaczej. Zapach na początku kojarzył mi się bardzo z Rednoxem od Pro Elite. Klasycznie z mojej strony propozycja firmy Prawy Górny Róg, który pachnie jednak inaczej. Jednak Rednox idzie bardziej w migdały, tu jest wyczuwalna ta wiśnia, także... ale i tak porównam z Rednoxem. Kolejne porównanie to będzie kontrowersyjny RRC, ich The Ironizer Plus, który moim zdaniem w tych pieniądzach naprawdę robi fantastyczną robotę. No nic, pozostaje mi tylko Ciebie zaprosić do dalszej części filmiku. Zobacz, jak ten test wygląda. Thank you.
pierwsze porównanie za nami. Od czego zacznę? Od zapachu, który rzeczywiście przy Tenzi jest fenomenalny. Naprawdę ta wiśnia ładnie pachnie. To jajco gdzieś tam znikło, także tu praca jest przyjemna, jeżeli chodzi o walory zapachowe, o tak może powiem. Kolejna rzecz, długość siedzenia na felonku, czyli to odparowywanie, praca, szukanie tej lotnej rdzy. No tutaj zdecydowanie Rednox, tutaj w ogóle to zdeklasował, jeżeli chodzi o Tenzi, ale też jest konkretnym glutem. Tutaj jest taka konsystencja półżelowa, ale czy bardziej bym zaliczał to do żelu jednak, ale tak czy tak Rednox zdecydowanie posiedzi dłużej. Tenzi już przysychał, Rednox, co się dopiero w sumie można powiedzieć, rozkręcał, więc tutaj bardziej skłaniałbym się w stronę Rednoxa. No i teraz to szukanie lotnej rdzy i usuwanie tej lotnej rdzy, można powiedzieć. Raczej chyba detox. Nie shiny, też fajny. Rednox. Myślę, że raczej Rednox się rozkręcał. Moim zdaniem jakby odrobinkę zrobił, to lepiej. Ten produkt nie jest zły. Tak naprawdę to tak bliźniaczo wypadł. Naprawdę tak, jeżeli chodzi o szukanie tej lotnej rdzy, to tak bardzo podobnie, ale i tak skłaniał się w stronę Rednoxa. Zauważyłem, że Tenzi w ogóle nie rusza osadów, które siedzą w kleju po ciężarkach, który pozostał. W ogóle zero, nic tam nie ruszyło. Dopiero ADBL, jeden z moich ulubionych wyjadaczy, jeżeli chodzi o Deirony, pięknie pokazał, ile można jeszcze naprawdę wybrać z tego. Więc tutaj no, Tenzi się nie popisał. Są też Deirony, które ruszają smołę. No ten to w ogóle nie ma szans na to. Ten jest tylko i typowo na lotną rdzę. Ładnie zabarwia, a wiadomo, że nie jest to wyznacznikiem do mywania. Zresztą było to widać na filmiku, Rednox słabo krwawi. Więc przy tym porównaniu, przy tym teście, osobiście jakbym miał wybierać, wybrałbym Rednoxa. Nie wiem, jaka będzie cena tego produktu, ale znając Tenzi, nie będzie to drogo, więc prawdopodobnie cena będzie adekwatna do jakości. No dobrze, pierwszy teścik za nami. Słuchaj, teraz zapraszam Cię do dalszej części, gdzie będzie ten kontrowersyjny RRC+, który moim zdaniem jest bardzo dobrym Deironizerem w tej cenie. U mnie on osobiście naprawdę robi fajną robotę. Zapraszam Cię do dalszej części filmiku, porównania, testu.
No i drugie, a w sumie ostatnie porównanko za nami. Tutaj RRC zdeklasował na maksa Tenzi chyba pod każdym względem. Nie, oprócz zapachu, oprócz zapachu. Tutaj Tenzi zdecydowanie ładniej pachnie, RRC zwyczajnie śmierdzi. Jeżeli miałbym wybierać z tych trzech produktów, które pojawiły się w filmie, słuchaj, zdecydowanie RRC. Tak jak już mówiłem wcześniej, jak dla mnie, on robi fajną robotę. Cena, jakość tutaj naprawdę jest wysoki poziom. No niestety śmierdzi, to jest minus tego produktu. Co do samego Tenzi. Ich wcześniejsza, stara wersja krwawej felgi kosztowała grosze. Kosztowała grosze. No tam cena, jakość też no, była, można powiedzieć, adekwatna. Cena była adekwatna do jakości. Zobaczymy jak tutaj. Zobaczymy jak tutaj będzie cenowo. Jak nie będzie, jak cenowo będzie podobnie, no to będzie bardzo fajny produkt w fajnej cenie. Jeżeli to będzie w granicach powiedzmy RRC, bo doszedł też atomizer Guala, pewnie zmieniła się receptura, doszedł zapach, więc prawdopodobnie będzie drożej. A o ile drożej, tego jeszcze nie wiem. Filmik ja dzisiaj mamy 13. Ho! Pechowy dzień, 13. Nie wierzę w takie cuda. Dla mnie szczęśliwy dzień. Mogę sobie zrobić test ciekawym produktem. Filmik pewnie skoczy gdzieś w okolicach marca, raczej okolicach. Na początku marca prawdopodobnie. Niestety filmów jest mnóstwo do publikacji i muszę to jakoś sprytnie zmieścić. Także jeszcze raz, jeżeli miałbym wybierać z deironizerów, które pojawiły się w filmie, byłby to RRC. Ten produkt fajnie pachnie. Kwestia tylko teraz ceny. Jeżeli cena będzie zbliżona do starej wersji, będzie to naprawdę cena jakoś bardzo fajny produkt. Dziękuję za wytrwanie do końca. Mam nadzieję, że test Ci się podobał. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!